No i stała się taka rzecz, że kierowca z cyfrowego tachografu musiał przesiąść się na analoga. I żeby to wszystko się zgadzało prawnie, jak będą wyglądały wpisy manualne na analogu, nazwijmy to w ten sposób, no i potem przesiadka z powrotem na cyfrowym. Zapraszam w ten weekend na materiał. Ej, właśnie, sprawa niby prosta, wypełnianie też omówimy, ale pierwsza rzecz, jeżeli na co dzień jeździmy na tachocyfrowym przy użyciu naszej karty, wracamy do domu, o tak jak właśnie ten mój kolega. No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry w weekend dla Was, weekend dla nas pracujący jak zawsze. No, dostaliśmy zapytanie odnośnie dosyć ciekawe, bo ja się z tego śmiałem. Jak rozpoczynałem swoją działalność szkoleniową na przełomie 2005-2006 roku, to nowością były tachografy cyfrowe, musieliśmy bardzo się wyspecjalizować w tym, ćwiczyć i tak dalej. A w tej chwili mamy taki trend, że kierowca z cyfrówki zdarza mu się trafić na analog i nagle pojawia się problem, co z tym zrobić. No i teraz tak, słuchajcie. Pierwsza sprawa. Zakładam, że normalnie jeździmy na cyfrówce, wróciliśmy do domu, odpoczywamy, ale dzwoni znajomy, czy dzwoni nasz szef, nasz dyspozytor. Słuchaj, taki wypad dwudniowy, czy byś się podjął? No spoko, dobra stawka, podejmuję się, lecę. Wsiadam do auta, a tu z dziwko. Analog. Jak to zjeść? No i teraz słuchajcie, omawiamy, jak powinno być. Bo takie komentarze w stylu, a wiesz, tam nikt tego nie sprawdzi, przecież no, to się nie zapisze, ja tego nie wezmę, ja miałem odpoczynek i tak dalej. No, słuchajcie, robimy jako zawodowy kierowca, tak? Znamy się na swoim fachu i robimy prawidłowo. No i teraz tak, tu jest przykład akurat z mojego dobrego kolegi, którego pozdrawiam. I jeździ w układzie 2x2. Dwa tygodnie trasy mniej więcej dwa tygodnie w domu. I po kilku dniach szefuncio zadzwonił, fuszka jest. Okej, fuszka jest. Przychodzi do auta. I teraz tak, słuchajcie, pakiet mobilności zrobił w ten sposób, że nie mamy przecież urlopówek. Jasne, pracodawca może wystawić, jasne. Prawdopodobnie zdarzy się, że na drodze to będzie honorowane, ale urlopówki wymiksował nam wpis manualny i dodatkowo przecież w pakiecie mobilności mamy zapisane, że pod funkcją łóżka oprócz przerwy odpoczynku oznacza chorobowe czy też urlop. Także no, to nam wymiksowało urlopówki. No, ale skoro wsiadam w analoga, no i teraz mamy dwie opcje. Pierwsza opcja, okej, że nie mamy dostępu nigdzie do cyfrówki, wsiadamy do tego auta, zakładam, że nie było nas 4 dni w żadnym pojeździe, mieliśmy odpoczynek, czyli wylogowaliśmy się z cyfrówki jakiś czas temu i teraz siedzimy tutaj w analogu. Słuchajcie, pamiętajcie pierwszą rzecz, cyfrówka, analog, pamiętajcie jedną rzecz, analog, tarczka jest na 24 godziny. Czyli jeżeli nas nie było 4 dni, czyli jeżeli nie mamy urlopówki, to teoretycznie powinniśmy na przodzie wpisać imię i nazwisko, datę od do jednego dnia i na odwrocie rozrysować wtedy sobie przez 24 godziny odpoczynek. I skoro nas nie było 4 dni, to powinniśmy zrobić 4 tarczki. No, ale dlaczego mówisz, że każda tarczka na każdy dzień? Słuchajcie, czysto teoretycznie, tarcza tachografu rejestruje nam dobę, dzień. Skoro mnie nie było 4 dni, no to 4 dni powinno być wyrysowane, tak jak tutaj mamy odpoczynek nasz, jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. Jasne, dla mnie, jako kierowcy, ja bym wpisał imię, nazwisko, Patryk,
dzień od, do, na odwrocie masz w cudzysłowiu wpis manualny na analogu, no i miałbym za te 4 dni naniesiony odpoczynek. No bo pamiętajmy, że nie możemy mieć dziury, no właśnie, nie możemy mieć dziury za te 4 dni, a skoro nie ma urlopówki, to mamy 4 dni nieudokumentowane spośród naszych 28 i bieżącego wstecz. Druga wersja, a jeżeli na firmie stoi cyfrówka, to ja bym z moją kartą po tych 4 dniach wsiadł do cyfrówki, zalogował się, zrobił wpis manualny, 4 dni odpoczynku, zrobił rozpoczęcie i się wylogował. Następnie wsiadł na analog. W ten oto sposób na karcie miałbym zapisany ten nasz odpoczynek. Wykonałem jakieś prace na pojeździe numer 1 i okazało się, no, że przepraszam bardzo, tym pojazdem nie będę kontynuował dnia, w związku z tym wylogowałbym się bez zakończenia Państwa. Jasne, tu też już pewnie w komentarzach pojawi się, ale są współczesne tachografy, gdzie nie mogę wylogować się bez tego. Okej, ale zakładam tarczkę i kontynuuję mój dalszy dzień na podstawie zapisów danych z karty i z tarczki. Mamy ciągłość, która różni się, nie wiem, kilkunastoma minutami. Jest to oczywiste dla kontrolującego. W ten oto sposób mamy załatwiony start. No i teraz też tutaj pojawiło się zagmatwanie odnośnie tarczki. Ja wiem, że to są zamierzchłe czasy, słuchajcie, no ale niestety takie sytuacje się, jak widzicie, zdarzają w życiu obecnym w XXI wieku. Pierwsze co, bierzemy tarczkę, prędkość. I teraz w zależności na co trafimy, czy to będzie tacho analogowe, to nasze licznikowe otwierane, czy to będzie tacho to z 99 roku, takie ja to nazywam półcyfrowe, półanalogowe, czyli mamy wyświetlacz, ale niestety wysuwa nam się tacka. Jeżeli mamy licznikowe, to bierzemy z licznika zawsze naszą maksymalną prędkość, otwieramy tacho i na obwolucie producenta, która winna być tam, ale różnie to bywa, powinien znaleźć się symbol. W tym przypadku mamy, zwróćcie uwagę, E1.57, biorę tarczkę, prędkość maksymalna pokrywa się, symbol E1, cyferka 57, mam na pewno dobraną, prawidłową tarczkę. Jeżeli mamy te pseudocyfrowe z 99 roku, to tam z reguły skalowany szybkościomierz, właśnie w takim przypadku nie sugerujcie się szybkościomierzem, który jest zamontowany w pojeździe. My nawet u siebie na podwórku w jednej Renacie mamy coś takiego, gdzie licznik jest wyskalowany chyba na 140, ale te tachografy były w większości przypadków ustalone na 125 km na godzinę. Mamy dobraną tarczkę. Co robimy? Wpisujemy dokładnie imię i nazwisko. Kropka wychodząca, czyli miejscowość, ale pamiętajmy, w 20 roku pakiet mobilności wprowadził już kody państw, czyli u nas w cyfrówkach przekraczania granicy weszły w 22 w lutym, a w analogach już to było 2 lata wcześniej, czyli wpisujemy PL i załóżmy na moim przykładzie Włocławek. Kropka wracająca, zostawiamy puste, czwóreczka, data, dzień, miesiąc, rok, piątka, data powrotu, zostawiamy puste, numer rejestracyjny pojazdu i pod ósemeczką stan licznika, który wyjeżdżamy. Wkładamy tarczkę? Nie, nie wkładamy tarczki. Jeszcze jedną rzecz będziemy musieli wykonać. Musimy zrobić, to zabrzmi głupio, ale musimy zrobić tak zwany wpis manualny na tachografie analogowym, czyli jeżeli przyszliśmy dzisiaj o godzinie, strzelam, 7 do pracy, bierzemy długopis i od godziny 7 do, o, przepraszam, od godziny 0 do godziny 7 zarysowujemy symbol łóżka, tak zwany wpis manualny na analogu. Kiedyś tego nie robiono, ale jak weszły cyfrówki, no i tu jest racja, no mamy mieć ciągłość również na analogu, co do sekundy naszego życia 28 dni wstecz. Dopiero w tym momencie wkładamy tarczę do tachografu i realizujemy naszą usługę transportową. Pamiętajmy jedną rzecz, że tacho analogowe, tarczka do tego tacho to jest taka kalka.
I teraz zwróćcie w pierwszej kolejności uwagę, z czego i jak wykonana jest ta tarczka. Jeżeli jest to szorstki papier, to niestety uważajmy, jeżeli jedna o drugą tarczkę będą obcierały, to niestety zrobi się nieczytelna, nieczytelna wykresówka, 200 zł za każdą sztukę. Także kupmy sobie jakieś etui od płyt kompaktowych, gumką nasadzajmy, aby to było ładnie wyizolowane, nie obcierały, nie pracowały. Druga sprawa, tak jak robimy właśnie tą kreskę na odwrocie. Jeżeli długopisem, delikatnie rysujemy, aby nie przebijała na drugą stronę. Opamiętajmy, że tacho ma igłę i po prostu ta igła rysuje nam właśnie na tej tarce. Są tarczki zrobione z tak zwanego, ja to tak nazywam, termicznego papieru, śliski, tak jak paragony ze sklepu, tylko nieco grubsze, gramatura. One już tak, jak pracują jeden o drugi, nie rysują się nawzajem, są bezpieczniejsze dla kierowcy. No i zakończymy nasz dzień pracy, co wtedy? Czyli z jednej strony tarczka nam się rozrysowała cała, kończymy, tak jak tutaj, załóżmy na tym przykładzie, około 15:30 pracę, czyli wpisujemy, no właśnie, czyli co robimy? Bo tu też było zamotanie u mojego kolegi. Mój kolega zostawił tarczkę w tacho, przestawił ją na łóżko. No przecież tak na cyfrówce się robi. Dojeżdżam, kraj zakończenia i łóżko. I ja będę monotematyczny w ostatnich moich filmach, bo chyba co spotkanie z wami o tym mówię. Rozporządzenie unijne numer 165 z 2014 roku, bodajże artykuł 34, jasno mówi, że kończymy pracę, to wyciągamy tarczę tacho analogowego i w przypadku cyfrówki wyciągamy kartę. I tak jak mi tu zarzucono gdzieś w komentarzach, głupoty opowiadasz, przecież ja nie kończę pracy, ja wyjechałem w trasę, wrócę po tygodniu z mojej pracy. Nie, nie wrócimy z pracy, wrócimy z delegacji, to po pierwsze. Druga rzecz, skoro wykonujemy odpoczynek, to w myśl 561 definicji odpoczynku, odpoczynek jest do swobodnej dyspozycji kierowcy. I kolejna rzecz, odpoczynku nie zaliczamy do naszej pracy. Czyli zjeżdżam gdzieś w rajkę na parkingu, zakończam moją pracę, wbijając w cyfrówce kraj zakończenia, powinienem się wylogować. Tak samo przy analogu. Kolega tego nie zrobił przy analogu. I co się stało następnego dnia? On akurat rozpoczął pracę około godziny 19, czyli następnego dnia, jak mu kończyła się doba w granicach 19 następnego dnia, w trakcie jazdy, no, przypomniało mu się, no kurde, mija doba. Czyli co? Mam zjechać, zatrzymać się, wyciągnąć tarczkę, rozpisać nową gdzieś na poboczu autostrady, ekspresówki, wsunąć nową i kontynuować jazdę. No bzdura totalna. No i bzdura totalna wychodzi właśnie z braku znajomości 165 na 2014. Bo co za problem? Skoro rozpoczął pracę o 19, niech tam pracował te 5-6 godzin, zjechał około 1-2 w nocy gdzieś na zatrzymał się na spanie. I co on ma zrobić? No prosta sprawa. Wyciąga tarczkę, nanosimy kod państwa i miejscowość, gdzie dojechaliśmy, datę dnia, gdzie dojechałem, stan licznika, odwracam tarczę i załóżmy o tej 19 on tam dojechał, czy 20 nawet, od 20 do 24 rysuję kreskę. I następnego dnia, jak się obudzę o tej 6, 7, 8, 9 rano i będę rozpoczynał moją pracę, robię identyczną procedurę. Czyli na początku, na pierwszej stronie tarczki, imię, nazwisko, kod państwa, miejscowość, data, numer rejestracyjny, stan licznika wyjazdu, odwracam, rysuję kreskę, gdzie się obudziłem, o której godzinie, ten nasz wpis manualny i kontynuuję jazdę. W ten sposób nie mam problemu, że w środku dnia nagle okaże się, że tarczka się skończyła, wola Boga, co ja mam robić? I to była pierwsza sprawa. No i teraz tak, skończyliśmy pracę na analogu, wracamy za 5-6 dni do naszego auta, które mamy na co dzień, z tachocyfrowym. Logujemy kartę,
No i Tacho nas się zapyta, czy do tej pory odpoczywałeś? No, oczywiście zakładam, że robimy wszystko literalnie zgodnie z przepisami obowiązującymi. Tarczki zachowuję przy sobie, no bo 28 dni wstecz. Wracam do mojego pojazdu z tachocyfrowym, załóżmy po kolejnych znowu 4 dniach. I co robię? No robię wpis manualny. Tylko tacho mnie się zapyta o wpis manualny przed tym, co robiłem na analogu. I co robimy z czynnościami z analogu? Czy możemy nanieść tylko i wyłącznie odpoczynek od tamtego momentu, jak wyciągnąłem kartę z cyfrówki, do momentu, jak w tej chwili wchodzę? Nie, nie mogę, nie powinienem. Jasne, zostawiam komentarze w spokoju, że ja tych tarczek ze sobą nie biorę. Ja te tarczki biorę ze sobą i robię zgodnie. Znaczy, czyli tak, zakładamy, że nie przekroczyliśmy mimo analoga i cyfrówki naszej pracy tygodniowej, dobowej, dwutygodniowej, wszelkie odpoczynki, wszystko nam się mieści w normach, wszędzie się załapaliśmy prawidłowo. Tarczki zostawiam i co robię we wpisie manualnym? No we wpisie manualnym, tam gdzie miałem odpoczynek, nanoszę odpoczynek, a tam gdzie nie miałem tarcz, znaczy gdzie miałem tarczki, przepraszam, a w tym miejscu, gdzie miałem tarczki, nanoszę znak zapytania. Czyli od godziny rozpoczęcia tarczki do godziny zakończenia tarczki, pracy, nie wliczamy w to odpoczynków, o których wcześniej wspomniałem, nanoszę na tacho cyfrowym symbol znaku zapytania. Jeżeli jakakolwiek inspekcja zapyta się, a co to jest, to macie udokumentowane właśnie w postaci tarczy, że od godziny tej do godziny tej w danym dniu, jak widnieje we wpisie manualnym cyfrówki znak zapytania, to jest właśnie moja praca na tacho analogowym. I tak to powinno wyglądać. Komentujcie, jeżeli coś nie pasuje, aczkolwiek myślę, że temat wnikliwie omówiony. I tu odnośnie tego znaku zapytania, ja tu z paroma panami na forach dyskutuję odnośnie trybu out. Czyli mamy out jako właśnie znak zapytania, czyli robimy wydruk i potem robimy wpisy manualne po zalogowaniu karty po aucie jako znak zapytania i wydruk jest w dyspozycji tak jak tarczka. No, zobaczymy, co mądre głowy wymyślą, bo ja tylko zaznaczam, że można by tak zrobić według mnie i zleciłem to fachowcom, którzy to prawidłowo omówią według obowiązującej litery prawa. Będą jakiekolwiek pytania, piszcie, komentujcie, trafi to do mnie. Jeżeli ja nie będę umiał, bo ja nie jestem omnibusem, będę posiłkował się innymi, mądrzejszymi ludźmi i razem przedstawimy swoją opowieść, czy jest to prawidłowe, czy nie. Szerokości odpoczynku w ten weekend i do zobaczenia.